Jestem product managerem w grupie Allegro. Wspólnie tutaj z Piotrem Płysiem, kierownikiem zespołu UX i designu, byliśmy w zespole projektowym, który tworzył koncept nowego Allegro. I dlatego właśnie tutaj się znaleźliśmy. Opowiemy wam dzisiaj taki nasz przypadek, jak tworzyliśmy nowe Allegro, jak wyglądała ta sytuacja u nas pod względem najpierw projektowania, potem wdrożenia. My skupimy się na tej wersji, na tej warstwie projektowania, bo za to najbardziej odpowiadaliśmy, ale jakby proces cały czas jest ciągły. Już niedługo zobaczycie jego efekty lub niektórzy z was może dostali już zaproszenie do przetestowania nowego Allegro, bo 500 tysięcy zaproszeń do tej pory zostało wysłanych. Okej. Okay. Okay, ja tylko chciałem od siebie powitać wszystkich. Zapytać przy okazji, kto ma konto na Allegro. Witam, przyjaciół. Pokusiłem się o zrobienie bardzo śmiesznego, w moim odczuciu rebusu, też na rozruszanie was dzisiaj. Kto wie, co to oznacza? To jest bardzo suchy rebus, naprawdę. Znaczy, oprócz oczywistych skojarzeń, że Allegro to glizdy. Nie. To jest mój sposób wyrażenia tego, w jaki sposób się nam pracuje w Allegro. W Allegro nic nie jest proste. Allegro jest wielkim, jednym wielkim systemem operacyjnym. Allegro już teraz, jako ten system operacyjny do transakcji internetowych, to jest 8,5 miliona linii kodu. To jest strasznie dużo. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian jest, powiedziałbym, dosyć kłopotliwe, dlatego co jakiś czas Allegro też odświeża swój wizerunek, odświeża wszelkie backendowe skrypty czy swoją platformę zmienia po to, żeby nam się i utrzymywało kod i pisało software o wiele łatwiej. Okej. Ja powiem trochę o tym, kiedy i z kim. Zaczęliśmy projektować nowe Allegro 14 lutego 2012 roku. Dokładnie prawie rok później będzie można zobaczyć, bo 13 lutego odsłonę nowego Allegro już wszyscy użytkownicy będą mogli to zobaczyć. Został powołany do tego specjalny zespół projektowy. Nie wiem, czy technika Scrumowa jest wam znana. Generalnie pracowaliśmy w zespole Scrumowym, mieliśmy Scrum Mastera, ja pełniłem rolę product ownera tego zespołu. W skład zespołu byli wyłącznie projektanci, nie było deweloperów, deweloperzy byli satelicko też otrzymywaliśmy wszelkie badania, testy, usability, statystyki sprzedaży, statystyki użycia, clickstreamy, no wszystko, co można by było sobie wyobrazić po to, żeby móc dowiedzieć się tego, jak działa aktualnie Allegro i jak powinniśmy je uprościć tak, żeby wszystkim nam kupowało się łatwiej, szybciej i sprawniej. Oprócz tego, pomimo że wydaje się, że mogliśmy zamknąć się w swoim małym pokoiku i w 5 osób myśleć nad tym, jak tu zmienić świat, nie było tak. Cały czas iteracyjnie prowadziliśmy testy. Najpierw zaczynaliśmy od testów partyzanckich. To jest taka szybka technika guerrilla testów, gdzie po prostu bierze się potencjalnie 3-4 osoby przypadkowo spotkane, nie mówię, że na ulicy, bardziej na korytarzach naszego biurowca, ale zdecydowanie nie z zespołu produktowego, nie z zespołu usability, po to, żeby to były normalne osoby, które korzystają z Allegro i żeby od razu wyłapały pierwsze jakieś błędy, które ewentualnie mogły się pojawić. Oprócz tego, jakby w międzyczasie projektowania dołączały kolejne zespoły skramowe, tam już byli rośli deweloperzy, którzy uporali się z tym, co namalowaliśmy i 4 zespoły, w porywach nawet do 5, wspierało wdrożenie nowego Allegro i pracuje nad wdrożeniem nowego Allegro do tej pory. Dlaczego to robimy? Tu zdecydowanie Maja może też wiedzieć, dlaczego to robimy. O dziwo słuchamy naszych użytkowników, chociaż różne są głosy na mieście. Tak naprawdę słuchamy naszych użytkowników. Dzisiaj na przykład Maja poprosiła, żeby z poziomu mojego Allegro mogła łatwo wyszukiwać produkty. Specjalnie dla niej to zrobimy, nie będzie takiego problemu. Zaprojektowaliśmy ten serwis pod nią, więc zdecydowanie tutaj myślę, że będzie zadowolona.
Pewne też prostowanie tego świata, o którym mówił Piotr, to również było nasz cel, tak? Wszystkie te sugestie, wszystkie jakieś problemy zgłaszane do naszego działu obsługi użytkownika staraliśmy zebrać w jednym miejscu, staraliśmy też oczywiście zebrać wymagania biznesowe, bo to jest clue naszego biznesu, ale zdecydowanie też wszystkie te sugestie użytkowników staraliśmy się zebrać w jedno miejsce i zaprojektować i wyprostować pewne funkcjonalności. Tutaj z takim dużym naciskiem na koszyk, który macie w nawiasie, zaprojektowaliśmy, wydaje nam się, a wręcz jesteśmy pewni, bardzo przyjemne, proste kupowanie za pomocą koszyka, które też będzie dostępne w naszym nowym serwisie. Prawda. Prawda. Zmiany i ułatwienie nawigacji to było clue, od tego zaczęliśmy. Tak naprawdę nasze, jakby o projektowaniu powie szerzej jakby Piotr, ale nasz główny cel to była zmiana nawigacji, tak żeby właśnie MAI kupowały się lepiej, żeby docierała z każdego miejsca serwisu do interesujących jej ofert, ale tak naprawdę, żeby wszyscy użytkownicy, którzy mają problemy nawigacyjne, a sprawdzaliśmy, jak ta nawigacja wygląda po serwisie, jak docierają do strony oferty, do strony przedmiotu, żeby oni w łatwy sposób mogli korzystać z Allegro. Taka ciekawostka, bo tu Matt mówił o danych, nasze dane potwierdzają to, że mamy dosyć równy rozkład, jeśli chodzi o użytkowników, co może wydawać się dosyć dziwne, ale ci, którzy kupują na Allegro, gdy wchodzą na stronę główną, 40% korzysta z drzewa kategorii, 40% korzysta z wyszukiwarki. I to były te dwie rzeczy i te dwie sprawy, które w nawigacji chcieliśmy maksymalnie uprościć do nich dotarcie. Tak? Za chwilę zobaczycie pierwsze makiety, jak to zrobiliśmy. Oprócz tego oczywiście, tak jak już też powiedział Piotr, pewnie coś jeszcze dopowie o linikach kodów. Z mojej perspektywy to, co najważniejsze, to wchodzimy też na nową platformę technologiczną i tutaj jakby my nie jesteśmy też odpowiednimi ludźmi, bo jesteśmy z biznesu bardziej, no Piotr trochę może trochę bardziej, bo z usability, ale też nowa platforma to nowe możliwości. Tak tylko powiem jakby dla tych, którzy są zainteresowani, że aktualnie przebudowujemy platformę na usługową platformę, na SOE. To jakby nam, ma nam pozwolić łatwiej wdrażać i jakby te usługi mają powodować, że będzie po prostu przyjemniej. No i blisko 4 lat, pewnie to jest najmniejszy powód, ale zawsze jest to jakiś powód. Blisko 4 lat nowe Allegro nie miało odsłony, nie miało odświeżenia. Jakby te 4 lata, tak jak bardzo dobrze i bardzo szybko poszły w e-commerce, tak i u nas w e-commerce nadal też się rozwijamy. Jeszcze nie ma końca, chociaż pewnie e-commerce jest dla nas też ważnym kanałem sprzedaży, ale też po 4 latach chcieliśmy odsłonić nowe Allegro. Zakres. Zakres już trochę powiedziałem, więc nie będę dużo powtarzał. Zaczęliśmy od nawigacji. Tak naprawdę z tej nawigacji wyszło nam, że właściwie cały serwis jest do przeprojektowania. To takie dosyć pewnie ciekawe, ale no tak po prostu nam wyszło. W związku z tym zaczęliśmy od przeprojektowywania strony głównej. Potem skupiliśmy się na procesie zakupowym, następnie listingi. No i przeprojektowaliśmy też stronę oferty, ona jakby najmniej ujrzy światła dziennego 13 lutego, tam będzie na razie dosyć mało zmian, ale projekt jakby też powstał w ramach naszego konceptu. Teraz ja. Tak jak powiedziałem, nic w Allegro nie jest proste. Zaczynaliśmy od 8,5 miliona linii kodu. Póki co na nowej platformie mamy tych linii tylko 140 tysięcy, to znacznie ułatwia nam modyfikację kodu. Jak pracowaliśmy nad nowym Allegro? Przede wszystkim na papierze, może w dobie tych wszystkich technologii, o których tutaj wspominamy, wydawać to się może dosyć archaiczną metodą, ale papier był naszym największym przyjacielem w trakcie projektowania nowego Allegro, także biała tablica, ścieralna biała tablica, gdzie można było bardzo szybko nanosić poprawki. Do tego rzutnik, za pomocą rzutnika rzucaliśmy sobie na takie oto tablice, czy białe powiedzmy tablice, rzucaliśmy sobie aktualny stan Allegro, to co chcemy przeprojektować, to za co chcemy się zabrać i rysowaliśmy sobie po tym. Bardzo, bardzo fajny twórczy proces. Oczywiście wszystko potem trafiało
do komputera jako makiety interaktywnej nie, też potrzebowaliśmy, aby to testować. Tak? Proces testowania tego był nieodzownym kawałkiem robienia nowego Allegro. Testowaliśmy to na papierze, testowaliśmy to na makietach, testowaliśmy to na grafice, teraz to też testujemy w trakcie, jak tu siedzimy. Przykładowe makiety, to są pierwsze makiety, które w ogóle powstały, tak myślę, nagłówka. Jeszcze w lutym 2012 roku jest odpowiedź na twoje potrzeby. To jest nagłówek, który się będzie pojawiał wszędzie, w całym Allegro, gdziekolwiek się będzie wchodziło. Logo w oczywisty sposób, duża wyszukiwarka, dostęp do koszyka i dostęp do wszystkich głównych kategorii, które teraz będziemy nazywać działami. Także skrócony dostęp do mojego Allegro. Jest to makieta, która na poniżej, makieta dotyczy listingów. To są makiety, które były na wczesnym etapie robione. To wszystko się bardzo dynamicznie zmieniało ze względu na to, że wyniki badań, czy wyniki spotkań z użytkownikami, czy wyniki moderowanych testów nam podpowiadały, w jaki sposób twórczo rozwijać tą sprawę. Listingi nie będą tak wyglądać, to wam daję słowo. Przykładowa makieta warstwy działu. Działy będą się rozwijały w nagłówku. Będzie można je rozwinąć do takiej warstwy. To jest makieta. Realizacja będzie wyglądała zupełnie inaczej, prawdopodobnie. Ze względu na to, że ta warstwa miała bardziej charakter promocyjny, myśmy zauważyli po poszczególnych testach i po poszczególnych spotkaniach z użytkownikami, że oni szukają tutaj nawigacji. Zrezygnowaliśmy zatem z popularnych kategorii, trochę odchudziliśmy to graficznie. Będzie to trochę inaczej też wyglądać. A pierwszy szkic to był marzec, jeśli dobrze pamiętam. Jeszcze logo było na górze, duża wyszukiwarka, dostęp do kategorii. Zrezygnowaliśmy z tego układu z prostej przyczyny, że chcieliśmy, żeby ten układ był żeby zajmował jak najmniej miejsca na górze. Odchodziliśmy też od takiej symboliki koszyka w kierunku czegoś bardziej poręcznego. Dodatkowo w trakcie badań wychodziło nam wyraźnie, że użytkownicy nie są w stanie rozróżnić pewnych działów, które tutaj napisaliśmy praktycznie w jednej linii. Wystarczył prosty zabieg, żeby można było bardzo szybko ustalić uwagę użytkowników na poszczególnych działach poprzez wytłuszczone też takie wyakcentowane słowa, które zwracały uwagę. To był bardzo fajny akurat przypadek. Strona działu. Myślę, że tu widać od razu, że to są duże otwarte przestrzenie z pewnymi boksami, które nie są zamknięte, nie powodują takiego duszenia się kontentu w naszej ocenie i w ocenie naszych użytkowników. To fantastycznie działa. Tak wygląda, myślę, że docelowa strona warstwy. Nie jest to docelowa ze względu na to, że popularne kategorie, tak jak powiedziałem, zostały wycofane w kierunku tak naprawdę kategorii pierwszego poziomu w elektronice. Zauważyliśmy, że użytkownicy po prostu tego szukają i to chcemy im dostarczyć. Natomiast w momencie, gdzie tych kategorii jest mniej, tam będziemy ewentualnie dawać popularne kategorie. No i jest też to jakiś tam kontent promocyjny. Okej. Ja teraz skupię się na kategoriach. Pewnie pamiętacie, że było ich dosyć sporo w Allegro, dokładnie 28. W porywach nawet było 33 kategorie główne. I biznesowo przyznam się szczerze, że była pokusa, żeby dorzucać jeszcze kolejne. To znaczy wyłonienie kategorii głównej zawsze powodowało dosyć pozytywne efekty z docieraniem do oferty, tylko dlatego, że po prostu znalazła się na stronie głównej. No ale tu mieliśmy jakby pierwszy taką potyczkę czy problem do pokonania, co zrobić właśnie z tymi kategoriami. 28 nie umieścimy na górze, zwłaszcza w poziomie, czyli w tej wersji horyzontalnej.
Dlatego musieliśmy przesunąć część kategorii i jakby tutaj przeprowadzić testy, które skupią te kategorie w takie, my to właśnie nazywamy działy, czyli takie parasole nad kategoriami głównymi, które są, ja to zawsze powtarzam, takim piętrem domu towarowego, tak, że wchodzimy po tym domu towarowym i nagle mamy piętro elektronika. Wchodzimy piętro wyżej, już mamy tam multimedia, książki, muzyka i tak dalej. Idziemy dalej, ja tutaj dom, jakieś rzeczy dla rodziny, zdrowie, ogród i tym podobne historie. Więc tutaj jakby staraliśmy się zrobić właśnie 9 działów, pomogli nam bardzo użytkownicy. Mieliśmy też pewne problemy z erotyką i zdrowiem i urodą. Możemy przesunąć, dziękuję. I o co właśnie chodzi? Przeprowadziliśmy test, nie wiem, czy metoda card sorting jest wam znana, to jest takie sortowanie kart, przypisywanie kart do pewnych tytułów lub nadawanie pewnym grupom kart tytułów jakby samemu. I tu bardzo pomogli nam nasi użytkownicy, łącznie wzięło około 1500 użytkowników udział w teście. Najpierw było to 800 osób, potem kolejne 400 jakby usprawniały ten proces po to, żebyśmy sprawdzili, czy te nazwy, które już zaproponowaliśmy, są sensowne. No i pojawiły się nam dwa fajne problemy. Pierwszy dosyć prosty, zdrowie i uroda, mieliśmy taką kategorię główną. No i naturalnie rzeczy urodowe, czyli perfumy, jakiś makijaż kojarzy nam się z jakimiś blogami modowymi i też jakby najczęściej nasi klienci uważali, że to tam gdzieś przy modzie, gdzieś przy sweterku ten makijaż i perfumy chcą zobaczyć. Natomiast wszelkie rzeczy zdrowotne, wręcz apteka, którą też posiadamy, te wszystkie rzeczy były bardziej kojarzone z domem, z lifestylem, z życiem rodzinnym i tutaj tą kategorię zdrowie i uroda musieliśmy rozdzielić i ją przypiąć do jakby część do domu i zdrowie, drugą część do mody i urody. Drugim ciekawym case'em była erotyka i tu najchętniej erotyka stanowiłaby dział, ale no, z punktu widzenia biznesowego nie mogliśmy sobie na to pozwolić, więc musieliśmy tą kategorię gdzieś zmieścić przysłowiowo. I tu też pomogli nam użytkownicy. Ich skojarzenia mimo wszystko były gdzieś z pogranicza sportu, wypoczynku, jakichś takich rzeczy związanych z czasem wolnym. I te skojarzenia najbardziej właśnie były związane z erotyką i stąd ta kategoria dokładnie znalazła się w sporcie i wypoczynku. Nie będę was pytał, dla kogo sport, dla kogo wypoczynek. Czy to może być ciekawe akurat. Chociaż mogłoby to pytanie być ciekawe, dokładnie, ale tutaj jakby tego nie robiliśmy. Sortowanie, czyli to sortowanie kart, o którym wspomniałem, było i otwarte i zamknięte. To znaczy w momencie, w którym już mieliśmy pewne działy ustalone i pewne nazwy wybrane, to przedmioty były sortowane w taki sposób, przedmioty z tych kategorii były sortowane w taki sposób, żeby zobaczyć, do którego działu najlepiej trafiają i na podstawie tego udało nam się te działy stworzyć. Problemy. Problemy oczywiście zawsze jakieś są. Nie było problemów z tymi kategoriami, z tymi działami, które macie małą czcionką. Były za to problemy właśnie z rozrywką, kulturą, multimediami. Były problemy z firmą, biznesem, przemysłem, biurem. Były problemy z nazwą dla domu, życia domowego, lifestyle'u, rodziny, zdrowia. No i oczywiście właśnie relaks z tą erotyką, wypoczynkiem, czasem wolnym, after hours, hobby i tym podobnymi historiami. I tutaj tak naprawdę tylko w jednej kwestii nie do końca zgodziliśmy się z naszymi użytkownikami, chociaż i tak ich wysłuchaliśmy, z tego względu, że oni wskazywali rozrywkę, przez rozrywkę my rozumiemy książki, muzykę, filmy, oni tą kulturę i rozrywkę traktowali jako multimedia, my zaproponowaliśmy nazwę kultura i rozrywka, a w pozostałych kwestiach pomogli nam w 100%, po prostu ich wybrane nazwy zostały u nas jakby zostawione, pozostawione. To U to użytkownicy, A to Allegro. Okej, teraz końcowe słowo do mnie. Należy pracę nad... Co to? Jesteś number one, czyli mamy minutę do końca. Zdążę. Prace trwają. Prace trwają w czterech zespołach, aktualnie w czterech zespołach równolegle. 13 lutego mamy premierę MVP, czyli produktu, który nas zadowala i zadowala naszych użytkowników.
Wszelkie bugi, które spływają, są poprawiane na bieżąco. Testujemy to też na bieżąco. Jesteśmy po kolejnych dwudniowych testach z użytkownikami. Mamy pełną tablicę różnych spostrzeżeń i znalezisk. Teraz konkretnie trwają testy AB. Być może ktoś z Was, wchodząc na Allegro z zaproszenia, o których mówił Piotr, zobaczy je, czyli Allegro, w innej wersji, być może w innej kolorystyce. To wszystko testujemy, to wszystko, wszystkie te informacje zbieramy. Grube rzeczy, które się pojawiają, trafiają ponownie pod, że tak powiem, pióro projektantów i są na nowo przeprojektowywane. Inne rzeczy robimy metodą on-demand prototyping, czyli tam, gdzie trzeba, tam szybciutko to doprojektowujemy. Okazuje się, i to jest jedna z lekcji, którą się nauczyliśmy, że eksperymenty, które chcieliśmy wprowadzić, no, przegrywają z przyzwyczajeniami użytkowników i ze standardami, które gdzieś w necie obserwują. To dotyczy głównie pomysłu na breadcrumby, które mieliśmy, które miały odwróconą formę, czyli operowały tak naprawdę od szczegółu do ogółu. Teraz one wrócą do podstawowej formy. Już widzę, jeśli tam macha, że gniewnie mikrofonem. To samo z popularnymi kategoriami się dzieje, tak? One znikają, będzie mapa kategorii. Słuchamy naszych użytkowników. Dla nas to jest piekielnie ważne, żeby trafić tak naprawdę w ich gusta i w ich zadowolenie ostateczne. Już kończę. Dziękujemy. O.